Księga Sędziów, rozdział 20, część 1. Wtedy wyruszyli wszyscy synowie izraelscy i zgromadził się zbór jak jeden mąż, od Dan aż po Beerszebę, także i ziemia gileacka przed Panem w Mispa. I stawili się przywódcy całego ludu, wszystkich plemion izraelskich w zgromadzeniu ludu Bożego, 400 tysięcy mężów pieszych, zbrojnych w miecze. To, co się stało w Gibei, poruszyło wszystkich w Izraelu. Zgromadzili się Izraelici ze wszystkich plemion. To też Beniaminici usłyszeli, że synowie izraelscy pociągnęli do Mispy. Synowie izraelscy zaś mówili: powiedzcie, jak mogło się stać to bezprawie? Ci, którzy zgromadzili się w Mispa, oceniali to, co się stało z żoną tego Lewity, jednoznacznie, że stało się coś okropnego, nad czym nie można przejść do porządku dziennego. I odezwał się mąż Lewita, mąż tej zamordowanej kobiety, w te słowa: przyszedłem do Gibei, która należy do Beniaminitów, ja i moja nałożnica, aby przenocować. I powstali przeciwko mnie obywatele Gibei i otoczyli we wrogim zamiarze dom w nocy, chcąc mnie zabić. Moją nałożnicę zaś zgwałcili tak, iż umarła. Chwyciłem więc moją nałożnicę i pokrajałem ją na kawałki i rozesłałem je poprzez wszystkie pola dziedzictwa izraelskiego, gdyż dopuścili się czynu haniebnego i ohydnego w Izraelu. Otoście wszyscy tutaj, synowie izraelscy, więc wypowiedzcie się i naradźcie. Ten Lewita, któremu zgwałcono i zamordowano nałożnicę, opowiedział wszystko, co się stało, i zwrócił się do zgromadzonych, żeby się wypowiedzieli, co o tym myślą. I powstał cały lud jak jeden mąż, mówiąc: nikt z nas nie pójdzie do swego namiotu i nikt nie wróci do swego domu, lecz teraz tak postąpimy z Gibeą, że przeciwko niej wystąpimy, jak wskaże los. Wszyscy zgromadzeni uznali, że trzeba ukarać miasto, w którym doszło do takiej zbrodni. Weźmiemy 10 mężów ze 100 we wszystkich plemionach izraelskich, 100 z 1000, 1000 z 10 tysięcy, aby dostarczyli żywności dla ludu zbrojnego, który ruszy na Gibeę w Beniaminie za tę ohydę, jaką popełniono w Izraelu. Ci Izraelici uznali, że będzie potrzebna wyprawa wojenna, że Gibea nie podda się bez walki, i zorganizowali zaopatrzenie dla ludzi, którzy będą walczyli z Gibeonitami. Tak więc zebrali się wszyscy mężowie izraelscy przy tym mieście zwarcie jak jeden mąż. Potem rozesłały plemiona izraelskie mężów do wszystkich rodów Beniamina z takim orędziem: co to za bezprawie zostało u was popełnione? Wydajcie teraz tych mężów, ludzi niegodziwych, którzy są w Gibei, a zabijemy ich i usuniemy zło z Izraela. Lecz Beniaminici nie chcieli wysłuchać głosu swoich braci, synów izraelskich. Wszyscy zgromadzeni byli jednomyślni, że trzeba ukarać mieszkańców Gibei. Zwrócili się do Beniaminitów, żeby ich wydali, ale ci nie chcieli tego zrobić. Owszem, Beniaminici z innych miast zebrali się w Gibei, aby ruszyć do walki z synami izraelskimi. Beniaminici dokonali w tym dniu przeglądu ludu z miast na liczbę 26 tysięcy mężów zbrojnych w miecze, oprócz mieszkańców Gibei w liczbie 700 mężów doborowych. W całym tym zastępie zbrojnym było 700 mężów doborowych leworękich. Każdy z nich trafiał rzuconym z procy kamieniem co do włosa, nie chybiając. Beniaminici postanowili bronić swoich ziomków z Gibei i też zgromadzili wszystkie siły wszystkich wojowników, jacy byli w tym plemieniu. Było ich znacznie mniej, ale to też była ogromna siła. Tutaj jest użyte takie słowo nachybić, kiedy jest mowa o tych 700 doborowych procarzach, że nie chybiali o włos. To samo słowo jest użyte na określenie grzechu. Grzech to jest chybienie tego celu, który Bóg dla nas wyznaczył. Oprócz Beniamina dokonano przeglądu 400 tysięcy mężów izraelskich zbrojnych w miecze, a każdy z nich był wojownikiem.
Także przeciwko 26 700 beniaminitów wyruszyło 400 tysięcy wojowników z pozostałych plemion izraelskich. I wyruszyli synowie izraelscy i poszli do Betelu i zapytywali Boga, mówiąc: kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z beniaminitami? A Pan rzekł: Juda pójdzie jako pierwszy. Izraelici uważali, że prowadzą wojnę w imieniu Boga i prosili Boga o to, żeby kierował ich walką. Ruszyli więc synowie izraelscy rano i rozłożyli się obozem naprzeciw Gibei. I wyszli mężowie izraelscy do walki z Beniaminem i stanęli w szyku bojowym pod Gibeą. Beniaminici też wyszli z Gibei i w tym dniu położyli wśród Izraela trupem 22 tysiące mężów. Pomimo tego, że Izraelici mieli wielką przewagę liczebną, to Beniaminici pierwszego dnia triumfowali. Tutaj jest to przetłumaczone, że położyli trupem 22 tysiące Izraelitów, ale oryginał mówi, że porazili, także być może to nie są tylko zabici, ale i zabici i ranni. Lud zbrojny, mężowie izraelscy, nabrali więc otuchy i ponownie stanęli do walki w tym samym miejscu, w którym stanęli do walki pierwszego dnia. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako nabrali otuchy, oznacza wzmocnili się. Także tutaj nie chodzi raczej o to, że nabrali otuchy, ale o to, że w tej walce pierwszego dnia nie wszyscy brali udział i ściągnięto teraz większe siły. Poszli więc synowie izraelscy do Betelu i tam płakali przed Panem aż do wieczora, a potem zapytali Pana: czy mamy ponownie ruszyć do walki z beniaminitami, naszymi braćmi? A Pan odpowiedział: ruszcie na nich. Izraelitom wydawało się, że ponieważ słuszność jest po ich stronie, to Bóg powinien dać łatwe zwycięstwo, ale tak nie było. Także wydawali przed Bogiem swoje żale i pytali się Go, czy rzeczywiście mają nadal walczyć po tej porażce. Bóg powiedział, że mają walczyć dalej. Ruszyli więc synowie izraelscy na beniaminitów w tym drugim dniu. Lecz beniaminici wyszli z Gibei w tym drugim dniu na ich spotkanie i jeszcze raz położyli trupem wśród synów izraelskich 18 tysięcy mężów zbrojnych w miecze. Drugiego dnia prawdopodobnie wojowników izraelskich było więcej, ale beniaminici znowu osiągnęli sukces. Porazili, czyli niekoniecznie zabili, mogli tylko część z nich ranić, ale 18 tysięcy Izraelitów zostało wyeliminowanych z walki. Ruszyli tedy wszyscy synowie izraelscy, cały lud zbrojny i przyszli do Betelu. I tam trwali przed Panem, płacząc i poszcząc w tym dniu aż do wieczora. A potem złożyli przed Panem ofiary całopalne i ofiary pojednania. I zapytali synowie izraelscy Pana, tam bowiem była w tych czasach skrzynia przymierza Bożego. A Pinehas, syn Eleazara, syna Aarona, sprawował w tych czasach przy niej służbę. I zapytali tymi słowy: czy mamy ponownie wyjść do walki z beniaminitami, naszymi braćmi, czy też tego zaniechać? A Pan odpowiedział: ruszcie, gdyż jutro wydam ich w wasze ręce. Znowu Izraelici mieli wątpliwości, czy jest wolą Boga, żeby walczyli z beniaminitami, skoro przegrywają. Bóg powiedział, że mają walczyć dalej i obiecał, że tym razem da im zwycięstwo. Choć sam zostanę, to
sam.